Iwane, wejdziesz mi do tego roweru, dopiszesz tam 50? Nie dorzucę ci nic. Czemu? No maksa tam daliśmy. Do tego białego? No. Co ty gadasz? K***a, wypadek go odbieram. Teraz miałem go odebrać, ale coś k***a nie poszło, wiesz, a potrzebuję chopy na szlugi do k***a, chopy roboty. Bo chyba wiesz, że w tartaku zapierdam, nie? No. No. To ty bez szlug nie dasz rady pracować? No nie, k***a, właśnie nie. Są dwie przerwy i trzeba zajarać. Jak są dwie przerwy? Nie no, na zaraz na wypłatę przychodzę go odbieram. Normalnie, no przecież wiesz jak jest. No już nie pierwszy raz taka sytuacja. Rower Between Rock Rider, tak? No, ten biały. Jeździesz jak dorzucić. No. No dałoby radę jeszcze, no dobra. No. Nie będę tak. Zaraz go wykupuję na wypłatę. 10 mam wypłatę. To w razie czego by mi zabrakło tam ze 3-4 dni, to ja przyjdę go przedłużyć, nie? Do wypłaty, nie? Żeby on mi nie przepadł, nie? Dobra, i więcej już nie dorzucam. No nie, 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 w żadnym wypadku. 64. Ostatnia ta pożyczka, co jest i ciao. Podpisz się. Dobra, dzięki. No, cześć. Dobra, razie. I to jest akurka. Z trzema padami i ładowarką. Ale to jest pro, slimka czy jaka? To jest pro. Aż ile byś chciała? No, tak do 1000. Do dziesiaka? No. Nie wiem, jak one tam teraz cenowo, nie? Ale... Nie wiem, czy dziesiaka będzie. Zależy też jak to chodzi, nie? Czy cichutko, czy już się przygrzewa? No to już musisz sam ocenić, ja się na tym nie znam. A sprawdzę chętnie. Słuchaj, a będziesz miał w następny miesiąc pady do PSA 5? Nie wiem, szczerze mówiąc, wiesz, miałem pada, ale to już sprzedało się i kiedy no, przyjdzie tak, kolejny, to nie wiem, nie? Co nowo tak one chodzą? Nie chcę skłamać, ale chyba za 250 się sprzedał, jak mi się coś kojarzy. Dobra, to jest PS4 Pro, nie? Tak. I ile giga? Jeden. 1 terabajt. O, to lub na szybki wypadek, bo się zawahałaś. Nie masz pewności chyba, nie? Mm. Powiedz, że się nie znam. Bęk. Wezmę konkierkę. Tak, i sobie pograj. I sobie pogram. No i sobie pograj. A jak? Kurczę, padziki trochę wysłużyły się, co? Te gumeczki da się wymienić, co prawda, ale to już patrzą na stan wizualny, nie? Mhm. Tutaj. Jest okay. Sobota przychodzi, młody tak, stary tak i w telewizor. No przynajmniej razem czas spędzają, nie? No a jak? I FIFA wjeżdża. O, tu się trochę zacina przycisk. Tu się też trochę zacina ten. Ten już swoje przeżył, nie? To już coś się to, na... To na pewno. Co ja robię? Klawiaturą chciałem to zrobić z tym padem. Ten powiem ci, że może być no, dawno nie jest włączony. Znaczy on jest tu trochę wylazła obudowa, nie? Tak jak nie, jest, nie że jest pęknięty, ale po prostu nie trzyma się kupy, nie? Mhm. Tu. I jak dawno nie był używany, to możliwe, że już nie działa. Bo ta bateria w dupę dostaje, jak leży rozładowane zbyt długo, nie? No nie wyładuje, ale ciekawe jaką ma pojemność. Ile da radę, ile czasu da radę pograć, nie? Ten śmiga. Wow. Co ty gro? Ona taka wypalcowana, to akurat. Jak dobry laser, który będzie czytać. O, mam GTA. Dobra, nie trzeba będzie instalować. Ale chyba jest okej, okay, bo ostatnio gościu mi przyniósł PS4, nie? Mhm. To była zwykła. Ja się pytam, ile chcesz? Mówi 900. Ja takie oczy mówię, what? Patrzę na nią, tu cała porysowana z jednej strony. Mówię tak, 400 maksymalnie, nie? Jeszcze pada nie miał w ogóle. No i sprawdzam ją sobie, nie? Uruchomiłem, może minęła, nie wiem, minuta, dwie, a ten wentylator. Mówię, kurwa, łapią, bo zaraz poleci, nie? Kurde, no co tak długo? Daj mu dojść. Mam 10% jeszcze, nie? O! Dobra. Widzisz, jak szybko? Ładnie, wystarczyłoby ładnie poprosić. Ona była może czyszczona kiedyś? Bo bardzo ładnie chodzi. Czyszczona? Nie. No w sensie wymieniana pasta termoprzewodząca gdzieś tam na tych, nie? Nie. A kiedy kupiona w ogóle? 2 lata. 2 lata temu? I nowa czy używana? Ona, powiem ci szczerze, że...
Ja nawet nie pamiętam, kiedy ją ostatni raz totalnego kupowałam, ale to młody tylko na niej gra. I stary, w weekendy. Dobra, ładnie, hasa, wszystko, git. Tylko te padziki jeszcze sobie sprawdzę, takie aplikacji na kompie. Lewo, prawo, góra, dół. Lewo, prawo. Góra, dół. Góra, dół. Klik, 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 klik. O, ten nie klika. Ten klika, ten nie. Co słuchaj, to na czemu przeżył? No. Cicho, bo zaczął klikać, ale trzeba mocno to robić. No nie zawsze chce wskoczyć. Dobra. No to mamy pad, ale taki no nie działający w 100%, nie? No. Działa. Dobra. Tu wszystko działa w tym padzie. I ostatni. Dobra. Ile mówiłaby, żebyś chciała? No tak z 900. 900 stówek? No. A 8? O, jak dasz 850, to się nie obraż. 8,7 ja tak celuję, wiesz? To 800. Ja tak myślę, że 1200 chyba wystawię, jako z jednym padem dobrym i dwoma gratisami, nie? No. Bo one tak dziwnie chodzą. I dodam, że ten, że fajnie chodzi, nie grzeje się, nie? No. A tutaj jak na Allegro kupujesz, to nie wiadomo, która tu się grzeje, która się nie grzeje, która jest na wykończenia, która nie. No, ja masz jeszcze do tego ładowareczkę do padów. Tak 800. Dobra, 8 paczek pasuje, nie? Super. Siemano. Ja po telefon swój przedem, tylko że mam pytanie, muszę mieć ten kwitek, nie? Czy może być dowód osobisty? No, daj dowód osobisty. Dobra, bo kwitka zapomniałem, a mieszkam kawałek stąd i musiałbym rowerem jechać 13 km w jedną stronę miesiąca. Weź zamknij drzwi, zobacz, czy są zamknięte. Nie są. O, dzięki. Gorąco to goli. Aby to burza była dzisiaj. 118 zł. Kurczę, nie weźmy drobnych? 18 albo 20 zł? 20 zł będę miał. Chyba. Mam 20 zł. No. Drobnych raczej nie. No dobra, może być. A50 bita szybka. Tak. Niebieski. Super. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. No na razie. Na razie. Laptop, tablet, PlayStation 4. Dobra. I ile za to chcesz? I do tego są dwie gry. A zależy, co zaproponujesz. Ja się nie znam, wiesz? Tydzień dopiero tu pracuję. Tak. Mi się wydaje, że jak dasz 5 koła, będzie ok. 5 koła? Za wszystko? Tak. Za dużo troszkę już tak na... 4,999. Pasuje? Nie. Czekaj, co tu masz? Tu jest tablet Samsunga. No. Tam jest chyba bateria rozładowana, nie wiem, weź przytrzymaj. Bo on leżał akurat w szufladzie cały czas. Dobrze. To zrobimy tak, że ja sobie go podładuję, a tak, zajmiemy tak, się resztą, jasne, nie? Jasne. Ogólnie ten Go używałem głównie do nawigacji, więc już tak średnio jest rozładowany. Czy z baterią będzie średnio pewnie? Nie. A długo go używałeś? Rok, półtora może. I on był używany czasami, a teraz jakieś 3 miesiące leżał w szufladzie. Aha. Przed tym go używałem sporadycznie, więc. A ty jesteś kierowcą zawodowym, czy tak, coś? Tak, jestem kierowcą zawodowym. Aha, jeździłeś cały czas z nim, on cały czas chodził. Tak, tak, tak. Z ładowarką. Tak. To z baterią może być już trochę lipa. Tylko, że ja na nim jeździłem ogólnie z 2 miesiące tylko. Aha, czemu? Dlatego, że jak jeździłem busem, to miałem nawigację z firmy. Aha, dobra. Tutaj na dużym sobie zacząłem jeździć na tym, ale też dostałem z firmy nawigację i... I to bateria będzie ok, nie? Tak. I siódemka z siódmej generacji GTX. Tak, laptopa kupiłem ogólnie w Anglii. To było jakieś 3-4 lata temu. I czas na sprzedaż. A PlayStation też kupiłem z półtora roku temu, ale niestety mi nie podpasowało i chcę sprzedać. To jest Slimka, 500 giga. A masz jeszcze gwarancję na nią, czy już nie ma? Mam. Ale przy sobie tutaj, żebym miał mógł mieć od razu? Nie, tutaj nie mam. Bym ci na mailu? To wysłać. Na mailu tego nie będzie. Mam do tego. Dopiero jak wejdziesz do domu. Tak, wyślij ci. Tak nie działa, musiałbyś mieć to przy sobie teraz. To nie, no to nie mam. No właśnie. To niestety. Ja wyceniam w takim stanie, jakim mi to przywozisz, nie? Jasne. Tyle. To tak na oko za playa 600. Okej. Okay. Mi się wydaje. Teraz jeszcze sobie sprawdzę ceny. Gierki, to jest bardzo piękna gra. Szczerze? Co? Nie. Nie? Mi się tak ta gra nie podobała, że masakra. No co ty? Naprawdę. Ja na jedynce to płakałem na początku. To ja... Jak dziewczynka zmarła. Co ty gadasz? No. Na oko, po 3 dychy. Okej. Okay. I siódemka siódmej generacji, to już on trochę ma latek, panie. Czekaj, ja sobie sprawdzę. I siódemka
To jest 2017 rok, no. To 5 lat już gdzieś tak. Mhm. 2302 koła. Tak gdzieś są wystawiane. No tak gdzieś by było, nie? Mhm. Trochę chodzi i się nawet nie nagrzał. Ogólnie ja go też jakieś 2-3 miesiące temu zdjąłem tą tylną obudowę i go wyczyściłem, nie? Skórzu czy pasa też wymieniałeś? Skórzu, tylko skórzu. Nie no, zadbany, ładny. Tylko tu śrubki jednej nie masz. Tak, wiem, zgubiła się. Nie wiem, coś jak o tym to, wiem, nie? Nie wiem jak to, dlaczego więc. Klapa tylko trochę brzydsza, ale to tam. Na zdrowie. Dzięki. Dzisiaj sobota, no to... Kielicha na kielicha, nie? Tak. Ty masz dwa dyski czy jeden? Bo tu widzę jakiś większy. Tutaj są dwa. Tu jest jeden podsystem typowo i jeden też dokupiłem jeszcze większy. Oba SSD. Mhm. Nie, jeden SSD, a drugi zwykły. A nie, dwa? ST1000LM035, to mi coś podpowiada, że to będzie CJ. Zwykły. ST... Tak, dobrze myślę, to jest CJ. I to jest HDD, nie? Aha. Okay. Dobra, czyli jeden SSD. I SSD jest 500 giga chyba, tak? Mhm, podsystem. Dobra, mega. Podoba mi się ten laptop. I tablet teraz. Samsung Galaxy Tab A. Super sprzedawca 500. No. Ja nie mam statusu super sprzedawcy niestety, bo mi daje dwa negatywne komentarze na Allegro. Dlaczego? Za co? Jeden gościu zamówił sobie wzmacniacz taki i stwierdził, że kolega ma podobny albo taki sam i gra lepiej. Wszystko sprawno oczywiście, no. Nie? Był sprawdzany. I mówi, że go odsyła, nie? Dobra, nie ma problemu, nie? Pan uważnie, pan odsyła. I ten, wiesz co zrobił? Owinął go z folią bąbelkową dwa razy. Wstrecz i wysłał. A w jakiś karton czy coś, żeby... No coś tam był jakiś kartonik, nie? Ale nie dwie warstwy folii. Jak opakowaliśmy, to chyba 20 warstw folii, bo to jest ciężkie, 20 kilo waży. Nie, tak. Jak ten rzuci kurier, to... No, pomojasz, nie? No, oczywiście, że tak. No i to się cały rozjeb... Oczywiście, nie? Takie wgięcie w obudowie. No i on chce zwrot pieniędzy. A my przy pana... nie bardzo, tak? Bo wysłaliśmy panu sprawny wzmacniacz, a... Zwrócił nam pan rozwalony, nie? No tak. My co jedynie to możemy panu odesłać ten wzmacniacz, czy pan się kłóci teraz z firmą kurierską, nie? Mhm. Trzeba go spakować dobrze. Sobie pomyślałem, że równie dobrze mógłby zamówić ten wzmacniacz, pierdolić go młotkiem i odesłać, powiedzieć, jak chce zwrot pieniędzy. Oczywiście, ale oczywiście, że tak. Wiesz, jeszcze jakby to, ten zwrot robił przez Allegro czy coś, ale on to zrobił na własną rękę, własnego kuriera zamówił, więc wiesz, to już jest to jego brocha, że kurier mu to rozwalił, tak. Nie? No, 450, 450, 500. Taki tablecik gdzieś tak hasa, no. Mhm. To dajmy na to, żeby było 350, ok? Czyli troszeczkę więcej z tych 5 dyszek. Chociaż... A miałbyś do niego pudełko, ładowarkę i całą resztę? Bo tutaj takie komplety na przykład już są za 600, no. Nie? Wiesz co, pudełko gdzieś A to też trochę za dużo mi się wydaje, bo jak nowy kosztował 3 lata temu 900, to już trochę przegięcie, nie? Ja tak myślę, 499 bym go wystawił, no 350 bym dał. 350, no dobra, a za laptopa coś troszeczkę więcej byś może mógł ugrać? 5 dyszek bym dorzucił. Okej. Okay. To mamy 350. Tak. 1750, czyli to jest 2100, dobrze ja liczę. I konsola 600. 6, a nie... 6 i gry po 3 dychy. O, właśnie. To jest 2700 i 2760 wyjdzie za całość. Mhm. No trochę mniej niż 4999. Tak. 2800, da radę. Ile ja mówiłem? 2750? Tak. 2800, dobra. Okej, okay, w porządku. Deal? Deal.